Cześć, jestem Klaudia Tokanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Kąpiel kwasowo-węglowa to jeden z zabiegów leczniczych stosowanych w hydroterapii, czyli leczeniu z użyciem wody. Odbywa się w wodzie zawierającej tlenek kwasowy kwasu węglowego. Aby kąpiel można uznać za leczniczą, nasycanie wody tlenkiem nie może być niższe niż 750 mg na litr. Podpunkt A. Napisz wzór sumaryczny tlenku kwasu, kwasu węglowego. Określ rodzaj wiązania chemicznego w tym Plenku. Ok, no to to akurat spoko, wzór sumaryczny to po prostu CO2. Ale żeby określić rodzaj wiązania chemicznego, musimy na to spojrzeć z dwóch stron. Z czego to jest zbudowane? Z niemetalu i niemetalu. I teraz wiemy, że jest to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, ale żeby się nikt na pewno nie czepiał, udowodnimy to za pomocą różnicy, czyli zmiany. Czytamy delta różnicy elektroujemności. Pierwszy tu jest C. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych i odczytujecie sobie elektroujemność dla węgla. Wynosi ona 2,5. Następnie mamy tlen i mamy 3,5. Zawsze od tej większej odejmujemy tą mniejszą i zapisujemy to z przecinkiem, czyli mamy 1,0. I to jest już udowodnione, że jest to na pewno wiązanie kowalencyjne, spolaryzowane. Oli czy kąpiel w wannie? O pojemności. Mamy pojemność wanny. 350 litrów wypełnionej wodą. No to to jest obojętne, że to jest pojemność wanny, bo jak jest wypełniona wodą, no to ta woda będzie miała taką samą pojemność co ta wanna, nie? Wodą nasyconą 160 decymetrami tego tlenku. Tutaj tego tlenku, czyli w domyśle CO2. Przemy sobie objętość, bo mamy tutaj jednostkę objętości CO2 i to jest 160 decymetrów sześciennych. Ok, no i tutaj jeszcze mamy podaną w nawiasie gęstość tego CO2. Fajnie, bo się zgadzają jednostki. Można uznać za kąpiel leczniczą. Aha. No i tutaj w treści zadania gdzieś było, aha, tu jest napisane, że te stężenie, nasycenie, czyli stężenie nie może być niższe od tej wartości. Dobra. Czyli napiszemy sobie, że stężenie, czyli C, bo jak piszemy C stężenie procentowe, nie? To będziemy mieć C nie wiem, L. Stężenie lecznicze musi wynosić 750 mg na litr nie? tej wody. Dobra, no to przejdziemy sobie do tego, że potrzebujemy tutaj do stężenia. Hmm, może zacznę w ogóle Wam od wzoru, jak się liczy stężenia mając objętość, no i masę, której nie mamy, ale my sobie ją policzymy. Takie stężenie CO2, które będziemy wyliczać, to jest masa CO2 na objętość no, tej wody, którą mamy w wannie. Okay? Czyli to jest wzór, który ma, tym początkiem różni się jedynie, bo gęstość też jest m przez v. Okay? Tylko, że jak liczymy stężenie, to nie gęstość. Bo są to synonimy, ale nie do końca. Okay? W fizyce jest to bardziej wytłumaczone niż chemii, ale nie będę tym Wam zaprzątać teraz głowy. Ważne jest to, żeby pisać C, stężenie, a nie gęstość. Ok. Dobra, jak mamy to już wytłumaczone, to widzimy, że mamy wzór na gęstość, z którego musimy wyliczyć masę CO2, no bo nie mamy jej w naszych danych. I teraz tu sobie zapiszmy tak. O. I każdy z Was przekształca sobie teraz ten wzór, no taki, żeby było mu jak najprościej, nie? Ja lubię tak. U góry mam ewidentnie M, tu mam D, tu mam V, paluszkiem zakrywam M. Dopisuję oczywiście, że to jest CO2 i mam D razy V. No i siadło i teraz będę podstawiać dane. Jeżeli Wam się tutaj dane pokiełbaszą, że napiszecie najpierw V, potem D, to oczywiście nic się nie dzieje, no bo jest to mnożenie, a mnożenie jest naprzemienne. Dobra, no to sobie to teraz ze sobą wymnażamy, otrzymujemy 316,32 gramy. I teraz spójrzcie na to, że my to musimy mieć w miligramach, a tu mamy gramy. I dla przypomnienia, 1 gram to... 1000 mg, czyli to, co tutaj mamy, będziemy zwiększać o 1000, czyli o 3 miejsca. No to przesuniemy tu, tu i jeszcze jedno zero potrzebujemy. I wtedy to mamy w miligramach, nie? Dobra. Jest masa CO2, też tutaj dopiszemy. Gitara. No to teraz przechodzimy do tego wzoru, że mamy stężenie CO2. To wpisujemy sobie do góry, czyli do licznika. A to mamy tą wodę w mianowniku, nie? Dobra, dopiszmy jednostki, że to będzie w miligramach na litr, tak jak to miało być. Ok, no i wychodzi nam 903,77 miligrama na litr. Ok? Czyli można to uznać za kąpiel leczniczą. Ja wam tylko tutaj wpiszę, bo już na dole się nie zmieszczę, że fajnie by było jeszcze zapisać takie coś, że to jest to stężenie jednak jest większe. To jest taki zapis matematyczny. No ale wyjaśnia nam to zadanie. No i było to zadanie z treścią, czyli musimy tutaj napisać, że nasycenie wody tlenkiem węgla 4 wynosi 903,77 mg na litr, także hmm, kąpiel można uznać za kąpiel leczniczą, albo po prostu uznać za leczniczą. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!